Siembaszy poświęcone odejściu znanego youtubera z YouTube'a. Chodzi oczywiście o Roka popularnego, czyli Remigiusza Maciaszka. Nie chcę tutaj pomylić, jaka jest odmiana. Dobra, będę mówił właśnie o Roku, dobra. Bo zawsze jest potem problem, jak potem się ludzie plują, ktoś źle odmieni nazwisko. No i co ja na ten temat sądzę? Pytaliście się, właśnie mówiliście, żebym nagrał filmik, co ja na ten temat sądzę, co o tym myślę. No to nic nie sądzę tak naprawdę, jeśli chodzi o jego odejście z YouTube'a. Na pewno szkoda, tak? Wnosił taki spokój, tak? Spokój. No, wiadomo, że ten YouTube jest taki rozwydrzony. Każdy ten tak naprawdę walczy po prostu o swoje, natomiast on wnosił taki spokój. Wiele osób mówi, że on tak naprawdę przegrał tutaj właśnie z tymi drunk streamami, z aferami i tak dalej. Natomiast on sam tłumaczył właśnie w filmiku, że odchodzi z YouTube'a z tego względu, że po prostu ma dziecko, tak, drugie dziecko, mu się urodziła córeczka, musi więcej czasu poświęcić, że będzie na Twitchu, tak, czy gdzieś po prostu streamował od 15 do 23. Trochę się zmieni jego po prostu rozkład dnia. No więc no, taką podjął decyzję, tak. Ja bym na przykład takiej decyzji nie podjął, według mnie jest to szkoda po prostu tutaj budowania tak naprawdę swojej pozycji, tak? Tylko też trzeba pamiętać, że to są inni youtuberzy, to są youtuberzy z 2010-2011 roku, gdzie tak naprawdę te suby mocno były mocne przyrosty na początku subów, tak? Jak ktoś nagrywał gry w 2011 roku, to było, o kurczę, ten... Wielu youtuberów, którzy dzisiaj nagrywają, to nawet nie wiedzieli po prostu wtedy, co to jest Action, tak? I inne programy do nagrywania. Ja nie mówię o tych dużych, tylko mówię ogólnie po prostu, tak? Że w tamtych czasach to YouTube był rozrywką. Taką, wiecie, że ktoś tam przewrócił się na skórce od banana, albo na przykład jestem hardcorem, ale nikt sobie nie zdawał sprawy, że z tego można żyć po prostu i utrzymywać się. Natomiast te osoby, które wcześniej zaczęły w 2011 roku, 2010, 2012 roku, no to mają sporo subskrypcji, tak? Remigiusz tam miał 1,5 miliona subów, tak? No to jest bardzo dużo, tak? To jest bardzo dużo, jeśli chodzi o subskrypcje. Także tutaj zostawił, mówi, że wróci za 2 lata na YouTube'a, no ale wiecie, to już nie ma tak naprawdę powrotu już na YouTube'a, tak? Tutaj to jest show business, to się wszystko szybko kręci. Za miesiąc się pojawi nowa gwiazda internetu, albo za 2 miesiące. Także tutaj nie ma tego, tu trzeba po prostu cały czas wrzucać filmy i tak naprawdę walczyć o swoją pozycję, to tak samo jak w klubie piłkarskim. Także takie jest moje zdanie. Ja nie wiem, znaczy on po prostu taką podjął decyzję, tak? Podjął taką decyzję w związku z tym właśnie, że dziecko mu się urodziło, musi więcej trochę czasu poświęcić i tak dalej. Tylko ja nie wiem po prostu, czy to nie jest czasem po prostu tak, że, bo on mówi wiele razy, że no, czuje się, że jest najstarszy, tak, że ma 40 i tak dalej, że dinozaurem, to jest takie, po co to takie w ogóle gadanie, tak, że ktoś się czuje stary i tak dalej, no co to ma do rzeczy, tak. YouTube się zmienia, na razie po prostu jest jakby YouTube domeną młodych ludzi, ale im YouTube będzie dłużej, to będą mieli 40-letni, 50-letni streamerzy i co grają w gry, to wszystko się zmienia, tak, po prostu trzeba mieć, jeśli masz swoją po prostu publikę, masz swoją widownię, tak, tutaj nagrywasz, no to warto to robić, tak, warto to robić, natomiast dużo youtuberów dziwi się, że pospadały po prostu im te wyświetlenia, oglądalność, nie? Oni mówią, to jest algorytm YouTube'a, zmienił się, on jest na niekorzyść, tak, zabiera po prostu zasięgi, ucina dużym youtuberom. Prawda jest okrutna i prawda jest taka, że po prostu pokolenie, które ich oglądało, wyrosło, tak? Bez względu, czy ci ludzie, kiedy oglądali po prostu Roka, czy innych youtuberów, co nagrywają gry, mieli wtedy 10, 12 czy 15 lat, w ciągu 7 lat, jak ktoś jest na YouTubie, to po prostu zmieniają się priorytety, tak? Zmienia się rzeczywistość. Prosta sprawa, nawet jeżeli go ktoś oglądał, jak miał 17 lat, tak, czy 16 lat, ma dzisiaj 20 parę, kończy studia, zakłada rodzinę, pracuje i zupełnie innymi rzeczami żyje, tak, chociażby spędza ten czas po prostu w pracy, tak. Także na tym polega, że pospadały im wyświetlenia, poza tym pojawiły się inni youtuberzy, tak, streamerzy i tak dalej. Także tak to właśnie wygląda. Tak to właśnie wygląda. Fajne jest to, że nagrał filmik, że wytłumaczył, że rezygnuje. Znaczy rezygnuje po prostu, że zawiesza działalność na YouTubie, to trzeba też powiedzieć. Natomiast według mnie to jest po prostu, ja bym tak nie zrobił, tak? Według mnie jest to kiepskie rozwiązanie. Bo YouTube ma największe po prostu grupę odbiorców, tak?
Wiadomo, że jak pójdzie się na Twitcha, to Twitch jest ściśle określony, dotyczy tych, którzy grają w gry, tak? Na YouTubie dużo jest osób z przypadku, tak? No ale to właśnie ci ludzie z przypadku mogą później zostać twoim subskrybentem, tak? Czy twoim widzem. Także tak to właśnie wygląda. No na pewno jest ciężko pogodzić karierę tutaj na YouTubie z życiem prywatnym, tak? A już tym bardziej z posiadaniem tutaj dzieci, tak? Dwójki dzieci. Zobaczcie sobie Izak na przykład, nie? Izak ma żonę, ale jest bezdzietny, tak? Oczywiście można mieć po prostu dzieci i tak dalej, ale YouTube bardzo dużo czasu zajmuje, tak? Bardzo dużo czasu zajmuje. Ja praktycznie wrzucałem przez pół roku filmy, praktycznie każdego dnia i nawet nie miałem tam 30 subskrypcji, tak? No to także po prostu, no to jest mega frustrujące, tak? Mega frustrujące. Fajnie jest wrzucić sobie film i od razu mieć wyświetlenia, ale jak się nie ma wyświetleń, no to jest mega frustrujące, tak? Trzeba naprawdę sporo czasu poświęcić, sporo też wydać pieniędzy na YouTube'a, na sprzęt, na to wszystko, żeby z tego coś było. Muszę zjechać na stację. Także takie jest moje zdanie. To jest tak samo jak z JJ Joker, tak? Tylko że tutaj po prostu Rock nie popełnił tego błędu, bo pożegnał się z widzami, a Joker, JJ Joker po prostu zniknął z YouTube'a bez tak naprawdę żadnej informacji, tak? Bez tak naprawdę żadnej informacji, co się z nim dzieje, dlaczego po prostu znika i to, nie? No i później JJ Joker powrócił po jakimś czasie, no ale to już wiadomo, nie? Już przestał praktycznie na YouTubie działać, tylko też się skupił na Twitchu, tak? Na Twitchu. Także to wszystko się zmienia, tak? To jest płynne. I tak to właśnie wygląda, jeśli chodzi o mnie i to, co myślę. Według mnie tutaj Rocka przybiła ta seria. Rock obraża YouTuberów. Absolutnie to go przybiło. W sensie, jeśli chodzi o kanał na YouTubie. Oczywiście wszyscy mówili, no, że to jest po prostu sukces, że to takie fajne, że to humorystyczne. Nieprawda. To było fajne, aczkolwiek dla po prostu tutaj dla Rocka według mnie był to gwóźdź do trumny z tego względu, że on tak naprawdę, nie wiem jak to powiedzieć po prostu, on tak naprawdę zaczepiał osoby, które są ikonami na YouTubie, tak? Które są ikonami na YouTubie. No i teraz tak, ktoś ma jakiegoś ulubionego YouTubera, załóżmy Blowka, tak? Może mieć Blowek, wpadki i tak dalej, natomiast Rock po prostu, wiecie, Rock po prostu mówił tutaj, wycinał fragmenty jego wypowiedzi. I to było takie dziwne, bo tak naprawdę widz musi się podzielić swoją uwagą, nie? Czy jest za Blowkiem, czy jest za tym, za Rockiem, nie? Także według mnie ta seria po prostu go dobiła. Teoretycznie była to seria, która go wybiła bardzo mocno, był tam na czasie, ale no to był gwóźdź do trumny, tak? Według mnie to był gwóźdź do trumny, który przesądził. Poza tym on sam mówił, że to bardzo dużo czasu mu zajmowało przygotowanie takiego filmiku, ponad 3 dni, a zarobek to było około 30 chyba dolarów czy ileś, tak? Czyli było 100 zł za 3 dni pracy, więc dla niego było to z jego punktu widzenia nieopłacalne. Natomiast według mnie to po prostu był gwóźdź do trumny, tak? Był to gwóźdź do trumny. No bo YouTuber ma pewną swoją publikę, tak? Jeśli mieszkalibyśmy w Stanach Zjednoczonych, to byśmy mieli mnóstwo fanów. Natomiast w Polsce ta publika jest ograniczona, tak? Nie ma tych dużo tych widzów. No i teraz jak krytykuje Blowka, krytykuje Naruciaka, krytykuje czy innych, czy tam po prostu, wiecie, robi taki satyryczny, tak naprawdę ucina sobie zasięgi, tak? Ucina sobie zasięgi. No i tak to wygląda, nie? No bo oczywiście to było śmieszne, to było takie humorystyczne, delikatne i tak dalej, no ale dla wielu ludzi tego nie rozumie, tak, nie odczytuje tego w ten sposób, tak. Wielu ludzi odczytywało to w ten sposób, no, że tam starszy facet, taki, wiecie, nastolatki oglądają, starszy facet, 40-letni, tam wyciąga słowa czy wypowiedzi z kontekstu i tam się śmieje, nie, że na przykład tam prezerwatywę źle zakładają i tak dalej, nie. Także tak to właśnie wygląda. Moim zdaniem, nie? Napiszcie w komentarzach, co wy na ten temat sądzicie, co o tym myślicie, jakie jest właśnie wasze zdanie na temat tutaj Rocka. No i też trzeba pamiętać, że jakby formuła gier też się wypali, tak? Prędzej czy później. Teraz się zmienia ta formuła z gry na streamerów, tak? Na streamerów, drunk streamy i tak dalej, nie? Jeżeli na przykład tam stream z Danielem Magikalem oglądało 60 tysięcy ludzi, czy z Drafonixem 40 tysięcy ludzi, wyjaśnienia dotyczące wyrzucenia Kingi Adama z chaty, no to zmienia się, tak? Jeżeli takie wyjaśnienia ogląda 40 tysięcy czy 20 tysięcy, to jest potencjalny widz, który by w tym czasie oglądał właśnie filmiki
filmiki po prostu tutaj Roka czy innych youtuberów, natomiast on siedzi na streamie, nie, u jakiegoś youtubera, także tak to wszystko wygląda. No a tego trzeba się spodziewać, tak, będąc na YouTubie, że to wszystko się zmienia, to jest wszystko płynne, tak, że jest to wszystko płynne. Ja byłem zszokowany, jak on chyba w listopadzie czy kiedyś, no to było na krótko przed narodzinami córki, bardzo dużo już wrzucał filmów, tak, z Need for Speeda, Need for Speed Payback, potrafił po 3-4 odcinki dziennie, nie, wrzucać, no to takie już w ogóle po prostu, znaczy ja mógłbym takie rzeczy robić, tak, no ale na przykład na tych youtuberów, co patrzę, co gry wrzucają, to z reguły jeden odcinek dziennie albo w jakichś odstępach, a tam praktycznie nawet było tak, że odcinki co kilkadziesiąt minut były wrzucane, czy bardzo często, tak, czyli widać, że to już był po prostu hurtownia, nie, akord tych filmów. No trochę dziwne było, tak, bo ja na przykład jestem takim typem youtubera, że lubię też dużo wrzucać, ale na przykład wiem, że ci gracze, znaczy po prostu gamerzy, którzy mają tutaj, którzy mają kanały z grami, to wrzucają z reguły jeden filmik dziennie, nie? Tak to właśnie wygląda, bo dwa góra filmiki, teraz też to się zmienia, nie wszyscy, także tak to wszystko wygląda. To wszystko na dzisiaj, dzięki za oglądanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwon, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Napisz też w komentarzu, co o tym sądzisz, co o tym myślisz. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.